godzin. A dla solenizantów, jak każdego tygodnia, śpiewać będzie ulubieniec naszych słuchaczy, Woj Anuszkiewicz ze Stanów Zjednoczonych. Zanim jednak zaśpiewa, Woj osobiście przekaże życzenia od siebie dla solenizantów i słuchaczy. Ja również Tobie wszystkiego najlepszego życzę, Woju, za Twój piękny talent, za Twój piękny głos i piękne piosenki, dzięki którym nasz program wygląda tak, a nie inaczej. Kochani drodzy, Woja, czego można Wam życzyć? Święta Bożego Narodzenia, rok 2023, oprócz corocznych życzeń zdrowia i szczęścia. Otóż moim największym marzeniem to jest, aby ten spokój, aby ta tolerancja, aby ta braterska dusza, którą czujemy w okresie świąt, żyła z nami nie tylko w święta, lecz przez cały rok. Przez cały rok na okrągło, abyśmy po prostu odczuli ten magiczny klimat, wspólny szacunek, abyśmy kochali, szanowali siebie nawzajem. Bo życie jest krótkie. Pozdrawiam Radio Polskie Edmonton, Bogdana, Izabelę, wszystkich słuchaczy, pana Mrozowskiego, panią Danutę Henkę, Wojanuszkiewicz wraz z rodziną. Wszystkiego najlepszego. Czym jest magia świąt? Wydzielony jest opłatek, kiedy kole piękny głos dzieciom jest przykładem. Chodź na moment, ten nasz świat zapanuje nad swym gniewem, kiedy cisza trwa, nawet w samym niebie. Jezu marzy o świętach, gdzie rodzina w komplecie, a spokój świąteczny na co dzień, gdzie sąsiad sąsiada traktuje jak brata i słowa złego nie powie. Matko, Tobie dziękuję za lata opieki, łzy przykrywają wspomnienie. Pokój w rodzinie i pokój na ziemi, to moje świąteczne marzenie. Wspomnienie, pokój w rodzinie.